Dobra, nieważne, zmieńmy temat na troszeczkę bardziej pozytywny. Dave z Ameryki Słońce. To nie piosenka, to porównanie Słońca USA versus Polska. Zobaczmy, o czym nagrał Dawę. Mi się, że jest dosyć łatwo, żeby Tak, myśleć, trendowaty, no. że twój styl życia jest normalny styl życia. I jak mieszkasz w jakimś kraju albo w jakiejś części świata, gdzie jest jakaś temperatura, to po prostu myślisz, że taka temperatura jest normalną temperaturą dla całego świata. I tym bardziej zaczęło. Dobra, to chyba już widzę różnicę. Amerykanie pewnie tak myślą, bo poza Ameryką nie wiedzą, że istnieją jakieś kraje. Ale raczej w Polsce nikt tak nie myśli. Przecież to wystarczy rzut beretem do jakiejś Hiszpanii czy coś, gdzie jest piękna pogoda cały rok. No w Ameryce to wiadomo, że każdy myśli, że nikt nic nie ma poza Stanami. Chciałem o tym myśleć przez to, że jak byłem w Polsce i opowiadałem, że w Polsce jest zimno i ciemno, to ludzie mówili, nie, przecież No piękny to jest piesek. normalnie, to jest normalna Nie, nie temperatura, nie jest możemy tak zimno. I jak łączyć. to słyszałem, Ale piękny to piesek. tak pomyślałem, czy oni myślą, że ciepłe Siema, kraje flop. nie Co istnieją? to za odklejeniec? No Dave z Ameryki, nie? Dobra, obejrzmy. Ludzie mówili, nie, przecież to jest normalnie, to jest normalna temperatura, nie jest tak zimno. I jak to słyszałem, to tak pomyślałem, czy oni myślą, że ciepłe kraje nie istnieją? Albo, A że to no mimo Polakę to, że, gada. nie wiem, chyba połowę świata albo więcej mieszka gdzieś, gdzie jest ciepło, to mimo wszystko temperatura w Polsce to jest normalna temperatura. Albo też mówili, że o, w Jak na Polsce nie jest Polskę. tak zimno, przecież nie jest tak zimno jak w Szwecji albo na Islandii. Ja oczywiście zawsze jest coś gorszego i wtedy zacząłem się zastanawiać, czy Co? ludzie w Szwecji albo na Islandii albo w Kanadzie, czy oni też mówią, nie, u nas nie jest tak zimno, przecież jest dużo bardziej zimno na północnym biegunie. Ale tym więcej czasu spędzałem w Polsce, O to co tu chodzi w zauważyłem, dupę? że niekoniecznie mi przeszkadza to, że jest zimno połowę roku, ale to, co najbardziej mi przeszkadzało, jest, że jest bardzo ciemno w Polsce No. przez przynajmniej połowę roku. I mówię o tym, że słońce schodzi bardzo wcześnie, tak dużo Porywano. wcześniej niż ja byłem przyzwyczajony. I dodatkowo, nawet jak jest dzień, Rzucę to rukawka. bardzo często nie widać słońca przez to, że są chmury. Ale też tak pomyślałem, że okej, może mi się tak wydaje, przez to, że ja mieszkałem połowę życia na Florydzie. Jak byłem młodszy, mieszkałem w Pensylwanii, mieszkałem w Massachusetts. I tam rzeczywiście jest zimno zimą. I tak pomyślałem, na pewno jakbym mieszkał w Bostonie, albo w Filadelfii, albo w Nowym Jorku, to by było tak samo jak w Polsce. A potem zacząłem rozmawiać z ludźmi, którzy mieszkają w tych miejscach. Polacy i Amerykanie, którzy mieszkają w New Jersey, w Nowym Jorku, w Bostonie. I się okazuje, że nie dokładnie jest tak jak w Polsce. Po pierwsze, tam słońce zachodzi później niż w Polsce. Mi się wydaje, że O zimą w której? Polsce słońce zachodzi tak o 3:30, 3:30 albo coś takiego. I pamiętam No po ta. studiach mieszkałem w New Jersey. I w New Jersey tam słońce schodziło tak koło 5:00 mniej więcej. I wtedy dla mnie to było szokujące. Pomyślałem, czemu tak wcześnie? A potem jak doświadczyłem zimę w Polsce, to słońce zachodziło dużo wcześniej. I czasami koło 12:00 było tak ciemno, że pomyślałem, czy słońce istnieje w tym kraju? Albo często jak byłem w Polsce, Słońce na przykład w uciekło z marcu, Polski. w kwietniu i dzwoniłem do kogoś w Stanach, którzy mieszkają na północy, mówiłem, o tutaj jest zimno, jest ciemno, jest zachmurzone, a pewnie u was tak samo jest. I oni mówili, nie, jest dużo słońca i jest bardzo przyjemna pogoda. Ale nigdy nie pomyślałem, że jest jakiś sposób, żeby zmierzyć nie Słońce tylko narodu w temperaturę, Warszawie. ale to, ile No słońca ta, w jakiś Warszawie kraj albo lepsza jakieś pogoda, tak miasto to. doświadcza rocznie. I ostatnio się dowiedziałam, że możemy sprawdzić, ile słońca rocznie jakieś miasto ma. I dlatego dzisiaj Ile my wam mamy powiem, procent? ile słońca polskie miasta mają i amerykańskie miasta. Jakie długie intro to było? I od razu powiem, że jak mieszkasz w Polsce, to za dobrze nie wygląda dla ciebie. To może porównam Boston do Warszawy. Bo mi się wydaje, że w Bostonie jest zimniej niż w Warszawie.
Ale czekaj, ty mamy. Nie no, cieplej niby jest. Tu jest. Z mojego doświadczenia i z tego, co rozumiem, jak jest teraz, to zimą zawsze jest śnieg. Z tego, co znalazłem w necie, to w Bostonie Teraz siedzisz rocznie pod oni kocykiem jak mają w kokonie. 2600 godzin słońca. To teraz ci pozwolę, A ile żebyś ma sam rok pomyślał, godzin? Czemu on ile minie pora? słońca Warszawa ma rocznie. Jak w Bostonie mają 2600. No to Warszawa ma 500 godzin max. W Łodzi to jest, nie wiem czy 100 godzin słonecznych rocznie, bo cały czas taka w dupę szaruwa. Ja pierdzielę, ty, nie, w Łodzi to jest 100 godzin słonecznych rocznie, max. To ma sens, że w Warszawie będzie podobne, tak? Ale niestety nie. Tak, bo 8760 godzin ma cały rok. w Stonie mamy 2600, to w Warszawie w necie widziałem, że oni mają 1700 godzin rocznie słońca. To jest dużo mniej. To jest prawie 108 dni słońca ma Boston. To ile ma tak to Warszawa w porównaniu? 80? tysiąc mniej. I od razu powiem, że znalazłem różne liczby w różnych miejscach. I te liczby godzin, ile jest No słońca w to by amerykańskich pasowało, miast, wakacje to tylko. były bardzo podobne w każdym miejscu, gdzie patrzyłem. Ale jak patrzyłem na godzinę słońca w Ja w Warszawie, jakim mieście to mam mieszkam? cztery różne numery. Botswana. I każdym razem było trochę inne. I Bo żebyś mamy dużo wiedział, dni jakie słonecznych. mam liczby tak dokładnie, to w jednym miejscu było 1676 To minimum to ma Łódź na stówę. w Warszawie, albo Nie, to Łódź, 1595 100%. godzin. Też miałem liczbę 1997 Czekaj, no tylko o Warszawie gada, że aż takie szacunki są różne? Aha. godzin rocznie słońca. I najwyższą liczbę o Warszawie, którą widziałem, to jest 2267 godzin słońca. To nie jestem pewny, która Numerki liczba do jest PSC. prawidłowa. I jak oni to liczą? Nie mam pojęcia. Najmniejsza. To teraz popatrzymy, ile godzin Nowy Jork, miasto Nowy Jork ma. I to jest 2500 godzin słońca. Ale oczywiście są Blika miasta, podał. gdzie jest gorzej. To są Ile miasta, wysłał? gdzie ludzie by nie chcieli mieszkać. Na przykład Pittsburgh, Pennsylvania albo Buffalo, New York. To są miejsca, które po pierwsze nie mają dobrą pogodę i mają słabą gospodarkę. To w Pittsburghu mają 2000 godzin Blika słońca. W słońce. Buffalo mają 2200 godzin słońca. Też mamy Columbus, Ohio. I chyba nikt nie chce mieszkać w Ohio. Tam mają 2200 godzin słońca rocznie. I to są wszystkie miasta na północy. To teraz popatrzymy, ile godzin słońca Witam, mają Ajowi, w co się Gdańsk. stało? W Gdańsku 1726. I to jest tylko jedna liczba, którą znalazłem, bo nie mogłem znaleźć więcej. To czy jest może więcej? Może. Też w Krakowie, Kraków był jeden z najgorszych. No, przez smog się nie 1489 dostaje słońce do miasta. Rel. godzin słońca rocznie. I Wrocław 1665 godzin rocznie słońca. Ale wracając do Stanów, popatrzymy na I oni Denver to Co serio widzowie liczą ze stoperem cały rok? Gdzie, codziennie po trochu? Colorado. To jest miejsce, gdzie jest na północy. Tam jest zimno i to jest w Witam, górach. inżynier. Tam byłem zaskoczony. Mają 3100 godzin rocznie. Może przez to, że oni są bardzo wysoko w górach i są bliżej słońca? Nie Witam, wiem. To teraz Igor. popatrzymy na południe w Stanach. Dallas w To musi być Teksasie Max. Co? 2850. Houston, Texas 2500. Teksasie, czekaj, myślałem, że będzie z 5000. Ty, w Teksasie tak mało? Jak to się liczy? Przecież tam to praży codziennie cały rok chyba. Jak to jakieś dziwne, nie ogarniam. 1978, Jacksonville, Florida 2880, Miami 3154, w Tampie na Florydzie 2927 i Czy on to Richmond, sprawdza? Virginia Nie wiem. 2829. I oczywiście jest dużo więcej miast, ale nie będę czytał je wszystkie, bo po co? I to nie jest tak, że wybrałem tak najlepsze miasta w Stanach. Nie, to są normalne liczby. To jak ty myślisz,
że Polska to jest normalny kraj, gdzie ludzie mają normalne... Żaden Polak tak nie myśli, że normalny kraj Polska. Wy, ty, fy, o czym gadam? Normalne liczby słońca, to chyba się mylisz. Ale też wiem, że na pewno będą podobne ilości słońca, nie wiem, w podobnych krajach. W Niemczech, w Czechach, na Ukrainie i tak dalej. Ale teraz się nie dziwię, że Europejczycy tak bardzo chcieli wyjechać ze swojego kontynentu i żeby tak opanować cały świat przez to, że widocznie w Europie jest okropna pogoda i nie ma słońca. To ja na ich miejscu też bym pojechał do Indii, do Ameryki i gdziekolwiek i bym powiedział, hej nie, to jest nasze ziemia teraz, bo my chcemy więcej słońca. To się zgadza, bo w Wielkiej Brytanii przecież, co mieli cały świat pod butem jakiś czas, to jest paskudna pogoda przecież. No, zgadza się wszystko to, co on mówi, wy tyfy. Słońca. I oczywiście wiem, że Polska tego nie zrobiła. Widocznie Polacy lubią mieć zły humor. I lubią jak jest ciemno. Lubią ponarzekać. I lubią narzekać. I żeby nigdy nie widzieć słońca. Widocznie tak było. I nadal tak jest, bo wy tam mieszkacie. Mimo to, że jesteście część Unii Europejskiej i możecie mieszkać prawie wszędzie na świecie, nie tylko w Europie. Bo są wyspy karaibskie, azjatyckie, które należą do europejskich państw. I jakbyś chciał, byś mógł tam mieszkać normalnie. A tego nie robisz. I potem jak Polacy się przeprowadzają, to się przeprowadzają do nawet chyba... Wolisz mieć słońce i nie mieć stoka, żulić punów na ulicach albo... Bardziej szarych miejsc, tak jak do Anglii, do Irlandii, do Islandii. Czy wy zwariowaliście? Islandia jest fajna przecież. Ja chcę nawet mniej słońca. I obiecuję wam, że życie jest dużo lepsze, jak masz więcej słońca. Lepiej się czujesz, no jesteś bardziej prawda. Zadowolony, ale jak tylko mieszkasz w Polsce całe życie. Ale pytanie, jak to jest? Ale właśnie, pytanie. Czy cały rok słońce fajnie, czy... Kurde, mogłoby być tak, że więcej słońca, bo w Polsce to jest parchata pogoda, wiadomo, cały rok. Ale więcej, ale no też jest ze skrajności w skrajność, nie? To ja rozumiem, że może tego nie odczuwasz przez lubisz, to, że nie znasz ciemno? Niczego innego. A dla mnie, jak ja spędzałem zimę w Polsce, to było tragiczne, że ja mieszkałem na Florydzie i potem nagle przez 6 miesięcy, może więcej, było zimno, było ciemno, i nigdy nie widziałem słońca. Ciemno się oddaje, nie myjesz się, zakładasz kaptur i git. Po co kaptur, skoro i tak jest ciemno? Okej, może nie nigdy, ale rzadko. I ja się czułem po prostu dużo gorzej. Ale pewnie już wiecie, że słońce jest cool. Mam nadzieję, że to wiesz. To może się przeprowadzić gdzieś indziej, ja nie wiem. I ja wiem, że to nie jest tak łatwo, żeby zmienić swoje życie, żeby nagle pojechać do innego kraju. Ja to rozumiem, okej? Okay? Ale to jest możliwe. Nie, ale też wiem, że nie każdy chce to robić. Może nie każdy może to zrobić. Ja wolę miesiące typu czerwiec, maj. No, te miesiące. Robić finansowo i tak dalej. Ale jak masz możliwość i masz chęć i chcesz mieszkać gdzieś, gdzie słońce istnieje. Wszystko w maju. Ja, to może to zrób. Nie czekaj. I to wszystko na dzisiaj. Daj znać w komentarzach, czy dobra, już tam wiedziałeś nie czekaj, o tym, że w Polsce to. Jest po prostu dużo mniej słońca niż nawet tam, gdzie zimno w Stanach. I zobaczymy się następnym razem. Na razie. Cześć. W Polsce to nawet słońce ukradli. Ja pierdzielę, ale wszystko politycy rozkradną, co? Huzaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę!